Milenialsi, youtuberzy, nowe pokolenie. Czy stanowią zagrożenie dla rosyjskiego systemu władzy? To temat dzisiejszego podcastu. Podczas procesu sieci skazano kilkunastu młodych ludzi na bardzo wysokie kary więzienia. Oskarżeni mieli stworzyć organizację terrorystyczną, pomimo że nie znali się wzajemnie. Dodatkowo, jak twierdzą oskarżeni, zeznania wymuszono na nich torturami. Więcej na ten temat w filmie na naszym kanale na YouTube, link znajduje się w opisie. Na kanwie tego procesu rozmawiamy dzisiaj o sytuacji społecznej w Rosji. Czy pokolenie milenialsów i ich agenda tematów oraz aktywność stanowi zagrożenie dla systemu władzy? Jak Kreml walczy z młodym pokoleniem, także w internecie? O tym porozmawiamy w podcaście OSW z Jadwigą Rogożą, specjalistką od społeczeństwa rosyjskiego. Dzień dobry Państwu. Oraz Piotrem Rzechowskim, naszym specjalistą od służb specjalnych i polityki bezpieczeństwa. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy ta sprawa sieci jest wyjątkowa pod względem wysokości kary, pod względem całego procesu? Tak, pod względem wysokości kary ta sprawa rzeczywiście jest wyjątkowa, dlatego że w procesie, który był uważany przez większość obserwatorów za sfabrykowany, nie dowiedziono właściwie niczego. Wyroki są niezwykle surowe. Główny organizator dostał 18 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. To jest bardzo ciężka forma pozbawienia wolności. Pozostałe wyroki wahają się między 6 a 16 lat. No, większość to jest powyżej 10 lat, więc jest to rzeczywiście jakaś nowa tutaj forma represji. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że jest to całkowicie coś nowego. Ostatnie kilka lat mamy kilka co najmniej dużych spraw, które po pierwsze budziły bardzo duże wątpliwości obserwatorów, czy obrońców praw człowieka, czy prasy niezależnej, czy światowej. To jest zarówno trochę analogiczna sprawa Nowej Wielicie, takiej rzekomo ekstremistycznej grupy, która dążyła do obalenia porządku w Rosji, grupy złożonej z bardzo młodych ludzi. W trakcie śledztwa okazało się, że no, przytaczam już w takim dużym skrócie opinię komentatorów i ekspertów, że była to prowokacja Federalnej Służby Bezpieczeństwa, której funkcjonariusz w internecie tych ludzi zgromadził, podżegał do jakichś bardziej wywrotowych deklaracji, a następnie po prostu przekazał odpowiednim służbom. Tam zapadły tylko dwa wyroki na kilkanaście osób, ten proces cały czas trwa. Natomiast też inne sprawy, które obserwowaliśmy, to są protesty uliczne. W Rosji konstytucja, 31 artykuł konstytucji, tak bardzo często przytaczany, daje Rosjanom prawo do pokojowego protestu, do pokojowego gromadzenia się organizacji wieców. Natomiast bardzo często władze miejskie nie udzielają sankcji na przeprowadzenie tych akcji ulicznych w określonym miejscu i później na podstawie tego są zatrzymania, są aresztowania, są procesy. Więc po tych letnich, ubiegłorocznych protestach w Moskwie powstała nawet cała duża liczba procesów, które określono mianem zbiorczym takiego procesu moskiewskiego, w którym zapadło kilka kar realnego więzienia, gdzie początkowo zatrzymano ponad prawie 1500 osób, więc tam również na podstawie bardzo słabych, no nawet nie wiem czy można powiedzieć dowodów, na podstawie bardzo specyficznej interpretacji prawa zatrzymywano i karano osoby, które uczestniczyły w pokojowym proteście przeciwko wykluczeniu z wyborów moskiewskich kandydatów opozycji. Także to tak jakby zmierzając do wniosku, to nie jest nic zupełnie nowego. Represje były używane od zawsze, można powiedzieć. Natomiast no, te kary w sprawie sieci są bardzo wysokie. Takich kar dotychczas nie było. To, co się działo też przy tym procesie, to sfingowane dowody, to cały proces, który ma znamiona procesu politycznego przy dużej aktywności także służb FSB. Czy jest to coś nowego? Jakie były przykłady do tej pory tego typu działań? Piotr Rzechowski. Co mnie zafrapowało, kiedy obserwowałem trzyletnie śledztwo w sprawie, o której mówiła Jadwiga, to oczywiście udział FSB. Ale w pewnym momencie zacząłem myśleć szerzej, zacząłem sobie przypominać całą prezydenturę Putina i podejście elit władzy do problemu zarządzania społeczeństwem.
Proces w sieci był oparty o zarzuty związane z przestępstwami natury ekstremistycznej. Czymże jest ekstremizm, musimy przypomnieć dla rosyjskich władz. To działalność, jakakolwiek działalność mogąca naruszyć system polityczny państwa. W skrócie, nie będę cytował dosłownie ustawy o ekstremizmie, ale chciałbym przypomnieć, że ustawa o ekstremizmie została uchwalona w 2002 roku. Początek prezydentury Putina to było ustalanie systemu zarządzania państwem, w jaki sposób ta ekipa z niewielkimi zmianami personalnymi rządząca do dzisiaj, do 2020 roku Rosją, już na początku zaczęła opracowywać katalog zagrożeń dla trwałości systemu politycznego Rosji. Jednym z nich stał się ekstremizm polityczny. Interpretacja władz, co jest ekstremizmem, a co nie, jest nacechowana pełną dowolnością. Nawet sam stosunek władz do pojęcia ekstremizmu politycznego pokazuje pewne zmiany społeczne w Rosji. Dlatego, że powiedzmy umownie, musimy to podzielić na jakieś okresy. Dekada lat 2000. Ekstremizm prawicowy jest głównym wrogiem. Faszyści, nacjonaliści, rosyjscy są głównym zagrożeniem dla władzy. Wtedy obejmowały procesy, które również Federalna Służba Bezpieczeństwa trochę fabrykowała. Dotyczyły środowisk ludzi młodych, tak, ale reprezentujących bardzo określone poglądy i raczej nielewicowe. Teraz lewicowe. To jest też uproszczenie. I tutaj mam nadzieję, że Jadwiga mi pomoże. Kiedy nastąpiła zmiana przeciwnika w kontekście zwalczania ekstremizmu w Rosji? Symbolicznie przyjmujemy, że to jest 2010 rok, nasilenie się protestów antyputinowskich w Moskwie czy Petersburgu, gdzie rzeczywiście to był ostatni fenomen wielkich protestów w Rosji, wymierzonych, i co jest ciekawe, wymierzone personalnie w prezydenta, ale nie w system władzy. I co się dzieje dalej? Następuje proces, który pozwala nam postawić tezę, że kolejne młode pokolenia tracą identyfikację z polityką rosyjską, z politykami rosyjskimi, traktują ich raczej jako niepotrzebny element życia społecznego, krytycznie nastawieni są wobec teatrum politycznego rosyjskiego, tylko co mnie zawsze niepokoi, nie wiem, czy to Jadwiga potwierdzi, nie są w sumie nastawieni krytycznie do systemu państwa. Krytyka ogranicza się do kontestowania postępowania władz, uprawiania polityki społecznej, ograniczeń w swobodzie wypowiedzi. Ale ja chyba nie pomylę się, chyba nigdy nie słyszałem, żeby te kręgi młodych ludzi, którzy są zniechęceni wobec systemu politycznego w Rosji, zaproponowali inną drogę polityczną. To jest protest przeciwko wszystkiemu. I dlatego w tym ostatnim procesie władze wykorzystały przymiotnik anarchistyczny. Że anarchizm jest zagrożeniem dla państwa rosyjskiego w kolejnej dekadzie nowego wieku i dlatego uznawane postawy są uznawane jako nihilistyczne przez władzę. Choć oczywiście najbardziej co boli system władzy? Młode pokolenie nie akceptuje pomysłów na zarządzanie społeczne, na zarządzanie ideologiczne społeczeństwem. Oferta ideologiczna właśnie robi mało atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy jednak nie są odcięci od świata. Kiedyś była bardziej atrakcyjna? Czy po prostu uciekali w inną stronę? Teraz jest ekstremizm na topie, powiedzmy, bardziej lewicowy, anarchistyczny, kiedyś był prawicowy. Ja bym w uzupełnieniu tego, co powiedział Piotr, odnośnie tej zmiany walki z lewicą i prawicą, rzeczywiście prawicowe, nacjonalistyczne grupy dzisiaj niemal przestały istnieć. Dzisiaj po bardzo szerokim froncie takich nacjonalistów różnych odłamów pozostali tylko będący na służbie u Kremla marionetkowe jakieś struktury typu NOT czy SERP. Dlatego, że prawica, bardzo duża część nacjonalistów, tak to nazwijmy, rosyjskich, tak jak powiedział Piotr, w okolicach roku 10, kiedy ogólnie wzrastał krytycyzm w społeczeństwie wobec władzy, kiedy u sterów władzy był bardziej miękki Dmitrij Miedwiediew, którego krytykowanie nie wiązało się z takimi sankcjami. Wówczas krytykę na Miedwiediewa i na prezydenta, a pośrednio również na Putina, przypuściło bardzo wielu rosyjskich działaczy i również grupy nacjonalistów. Tylko że grupy nacjonalistów krytykowały władze z pozycji prawicowych, czyli za ogromną migrację zarobkową do Rosji, za bogacenie się na migrantach, którzy przyjeżdżali i którzy byli eksploatowani
eksploatowani przez jakieś tam struktury powiązane z państwem. To głównie to był punkt krytyki. Natomiast myślę, że takim końcem, rozprawieniem się, już momentem rozprawienia się z tą prawicą nie do końca sterowaną przez Kreml, to był rok 14, kiedy część tych środowisk, nie, może nie dominująca, ale jakaś część tych środowisk nie poparła rosyjskiej aneksji Krymu, nie poparła tej rosyjskiej wizji zaprowadzania ładu na Ukrainie. Część z nich nawet otwarcie się opowiedziała po stronie Ukrainy, po stronie nacjonalistów ukraińskich. Czy ta wspólnota nacjonalistyczna była jakoś tam eksponowana? I możemy powiedzieć, że to już był gwóźdź do trumny tych nacjonalistów i dzisiaj właściwie te środowiska zostały rozproszone. No, publicznie nie stanowią żadnej dużej grupy. Symbolem, powiedzmy, tego środowiska to był portal Sputnik i Pogrom, który skupiał całe środowisko nacjonalistów, właśnie takich patriotycznych, ale antykremlowskich. To wtedy też byli młodzi ludzie? To byli młodzi ludzie, tak, tak. No ale to już kilka lat minęło i dzisiaj nie ma ani tego portalu, ani tych środowisk, które mówiłyby jakimś większym głosem. I młodzi przeszli na stronę lewicowo-anarchistyczną. Czy władze tak po prostu narzucają? Ci, którzy nie przeszli, po prostu zamilkli. Ten los podzieliło bardzo wielu zresztą oponentów władz bardzo różnych stron sceny politycznej, bo to można powiedzieć o tych prawicowych, o tych nacjonalistycznych oponentach władz, ale to samo można powiedzieć o ówczesnych oponentach władzy strony liberalnej czy lewicowej. Cała ta aktywizacja 10, 11, 12 roku została wyciszona dosyć brutalnie. Także możemy powiedzieć, że większość osób z tamtego pokolenia, z tamtej fali aktywizacji dzisiaj zamilkła. Jest na emigracji, jest na wewnętrznej emigracji. Ale pojawiła się nowa. Pojawiła się nowa, tak. I to są ci ludzie spod znaku sieci. No tutaj nie wiem, czy można te konkretne osoby skazane w procesie sieci uznać za frontmenów jakiejś fali opozycyjnej. Dlatego, że i to jest ciekawy też znak czasów. Ja bym powiedziała, że dzisiaj to nie jest tylko aktywizacja polityczna. Dzisiaj mamy od kilku lat widoczną dużą falę aktywizmu. Kiedyś mieliśmy grupę takich zatwardziałych opozycjonistów, można powiedzieć, i całą resztę, dosyć bierne rzesze społeczne. Dzisiaj mamy aktywistów politycznych, mamy aktywizm społeczny i mamy znowuż tą bierną resztę. Aktywizm, co to jest? No to jest to coś, co reprezentowali ci skazani, czyli w ich przypadku lewicowi działacze, którzy w swojej lokalnej skali angażowali się w różne małe, drobne lewicowe inicjatywy związane z ekologią, z jakimiś projektami charytatywnymi. To jest, dzisiaj mamy całą plejadę najczęściej drobnych i lokalnych projektów i inicjatyw związanych właśnie z ekologią, związanych z zabudową miejską, na przykład obroną historycznych budynków albo obroną tych chruszczowek, które miały być burzone i zamiast nich miały być wznoszone duże budynki. To są różne projekty charytatywne. Dzisiaj bardzo często spotkamy w Rosji akcje, gdzie na przykład oddolnie metodą crowdfundingu wspiera się chore dzieci, schroniska dla zwierząt i tego typu projekty. No to już dzisiaj mamy po prostu taki element krajobrazu rosyjskiego. Więc nie trzeba być politycznym aktywistą czy opozycjonistą, nie trzeba być Nawalnym, żeby stanowić część większego procesu, który w Rosji narasta. Crowdfunding z roku na rok rośnie skokowo. To są naprawdę duże liczby, duże pieniądze tak en masse. I w ramach tego funkcjonuje bardzo wiele rzeczy zupełnie poza tym obiegiem państwowym. Piotr Rzechowski. Dlaczego władze tak nerwowo reagują? No tak, bo kara jest bardzo duża. Tak drakońskie, jak to Jadwiga napisała w swoim tekście, używa tego słowa, drakońskie kary sąd zatwierdził. Dlaczego władza tak czujnie obserwuje środowiska, które nie akceptują rosyjskiej rzeczywistości? I teraz musimy wrócić znowu do poprzedniej dekady i kolejny raz się powtórzę i zwrócić uwagę na korzenie rosyjskiej elity politycznej. Wiadomo, że system rosyjski oparty jest o służby specjalne. Służby specjalne są fundamentem tego systemu. I polecamy tutaj poprzednie podcasty o służbach specjalnych Rosji oczywiście. Dziesiątki razy to mówiliśmy, ale o co tu chodzi? Optyka ludzi, którzy swój profesjonalizm kształtowały w służbach specjalnych. Ich sposób patrzenia na świat wiąże się przede wszystkim przez pryzmat chęci dominacji nad tym światem, bądź kontroli, ewentualnie likwidacji zagrożeń dla tego, co my sami robimy. I
Co jeszcze wiąże sprawę ekstremizm? Powiem w skrócie, kolorowe rewolucje. Dlatego, że od 2000 lat dokumenty doktrynalne, doktryna wojenna czy wojskowa, to zależy jak to woli przetłumaczyć to słowo, Federacji Rosyjskiej, koncepcje bezpieczeństwa narodowego, wpisały ekstremizm jako sposób działania wrogich sił zewnętrznych na sytuację wewnętrzną w Rosji. Czyli zbudowano fundamenty istnienia wroga, wroga zewnętrznego również, który będzie oddziaływał na społeczeństwo rosyjskie. Przyjmując taką wizję świata, już w sumie trochę czasu minęło w tej chwili, służby jako narzędzia, również autor tego spojrzenia na świat, muszą udowodnić, że to zagrożenie realnie istnieje. I tutaj mamy powód tych nadużyć w pracy operacyjnej, tortur, wymuszania zeznań, dlatego że, mówiąc paradoksalnie, w takim razie to zagrożenie wewnętrzne w Rosji jest, nie jest aż tak duże, jeżeli trzeba aż w tak brutalny sposób fałszować sprawy. Czyli służby kreują same sobie zagrożenie, są jak strażacy, którzy podpalają budynek po to, żeby go za chwilę... To jest chyba najlepsze porównanie. Dodajmy, że wówczas ci strażacy sprawiają, że wszyscy mieszkańcy jeszcze idą za to do więzienia. No tak, ponieważ winni są poza tą ekipą strażaków. Tak. I to jest pewien koszmarny wniosek, do którego doszedłem, dotyczący funkcjonowania aparatu państwa. Przecież można w sposób bardziej łagodny, bardziej dyskretny, jeżeli uznajemy, tak, to jest zagrożenie dla systemu politycznego Rosji, taka działalność samodzielna jest zagrożeniem. Tak, władza uważa. Tylko czy władza musi stosować takie środki? Jest to po prostu przyzwyczajenie rosyjskich służb do działań brutalnych. Jest pewna opinia, że ta brutalność w ówczesnych nam czasach to jest konsekwencja wojny w Czeczeniu. W momencie, kiedy dosyć w sposób brutalny walczono podczas wojny czeczeńskiej, ale również służby uczestniczyły przecież w likwidowaniu walczących po drugiej stronie osób, przyzwolenie władz na stosowanie tortur, wymuszania zeznań było przyzwoleniem zachęcającym do takich działań. Musicie to zrobić, musimy skończyć tą wojnę za wszelką cenę. I ta brutalność podobno została we krwi następnym pokoleniom czekistów. Ja trochę się z tym nie zgadzam z prostej przyczyny, dlatego że to się wiąże też ze sposobem edukowania funkcjonariuszy służb specjalnych Rosji, a co za tym idzie, poznawaniem tradycji tychże służb. Jeżeli weźmiemy historię Czechii, NKWD i KGB, to ostre środki były zawsze stosowane. Te służby były kształcone w kierunku raczej nie ochrony praworządności, a skuteczności dla systemu władzy. I teraz mamy kolejny właśnie przykład w postaci tej sprawy, która jest naprawdę zaskakująco niedorobiona. To widać gołym okiem. Nie można zablokować przekazu krytycznego też w Rosji na temat tej sprawy, że służby wymuszają przyjęcie takiego wyroku, ale wniosek jest kolejny. W jak opłakanym stanie jest sądownictwo rosyjskie? Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wzmożeniu społecznym, o którym mówiła Jadwiga. Czy ono rzeczywiście jest zauważane przy władzy? Czy ono rzeczywiście jest zauważane dla władzy? Czy pojawiła się pewna nowa agenda tematów, o której tutaj mówiliśmy? Czy one stanowią jakiś nowe zagrożenie dla władzy i czy ten proces jest jakimś znakiem tego, że to zagrożenie jest wyczuwalne i czy jest próbą też zastraszenia nowej grupy? Ja te próby zastraszenia nowej grupy widzę od 12 roku mniej więcej, kiedy pierwszym świadectwem, że władze przestają uderzać tylko w liderów politycznych, liderów opozycji, a zaczynają uderzać w szeregowych obywateli, którzy się przyłączyli do protestu, bądź coś w internecie napisali, no to widzimy od 12 roku, kiedy tak zwany proces błotny ruszył. Absolutna większość, czy wręcz wszyscy skazani w tym procesie. Wytłumaczmy, o co chodzi. To były protesty na placu błotnym w Moskwie, których przywódcami byli oczywiście liderzy opozycji na czele z Aleksiejem Nawalnym. Natomiast proces był niesankcjonowany. W ramach protestu wynikły pewna szarpanina, powiedziałabym, ze służbami porządkowymi. I w wyniku tego władze oskarżyły organizatorów i uczestników o prowokowanie zamieszek i skazały kilkanaście osób w tym procesie na dosyć wysokie kary, kilkuletnie kary realnego więzienia, właśnie te kilkanaście osób, przy czym było też więcej wyroków w zawieszeniu, ale większość, czy wręcz wszystkie te osoby to byli szeregowi uczestnicy protestów.
Ja pamiętam, najbardziej mi zapadł w pamięć ten pierwszy wyrok, Maksim Luzianin. To był taki 30-paroletni biznesmen, który po prostu się przyłączył do protestu i został skazany na 4 lata kolonii karnej. To był sygnał do społeczeństwa, że wszyscy mają się bać. To nie tylko Nawalny, który jest pod ostrzałem, tylko ty, który masz nieprawomyślne myśli w głowie, coś tam piszesz w internecie, przyszedłeś sobie postać na takim proteście, ty też masz się bać, bo ty też nie jesteś bezpieczny. I ty, który zaczynasz od jakichś małych działań społecznych. Każde to małe działanie jest rejestrowane przez państwo, wielki brat widzi i wielka ręka dosięgnie cię. Więc tak upraszczając i potem widzimy kontynuację tego trendu, no bo w tych protestach, o których mówiłam wcześniej, latem ubiegłego roku, no to właśnie tych młodych, takich młodocianych, bardzo często niepełnoletnich uczestników zgarniano, bardzo brutalnie zatrzymywano, bito, trzymano w tych samochodach policyjnych i tak dalej. Więc to dzisiaj również właśnie ci uczestnicy oskarżeni w sprawie sieci, to są tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, to nie są żadni wielcy działacze opozycji. To byli po prostu jacyś lokalni aktywni, nawet nie wiem, czy można im powiedzieć, że to jacyś wielcy aktywiści, po prostu lokalni działacze, którzy robili bardzo drobne, lokalne rzeczy, żyli uczciwie, nie pili piwa pod blokiem, nie oglądali telewizji, tylko, nie wiem, jeździli po schroniskach dla zwierząt, co jest dla władz trochę niezrozumiałe, że to tak trochę tą matrycę władz łamie, tak? No ale dlaczego? Ale o co chodzi? Co to za ludzie? Jak my mamy sobie z nimi poradzić? Więc również ten wyrok można traktować, poza tymi wszystkimi motywacjami służb specjalnych, o których mówił Piotr, tutaj też mamy takie puszczenie sygnału ostrzegawczego do społeczeństwa, do wszystkich pozostałych aktywistów, opozycjonistów, niezadowolonych, oponentów wszelkiej maści, że no, nie możecie tak po prostu bez sankcji władz, jak to mówią Rosjanie, bez atmaszki, nie możecie tutaj sobie działać gdzieś lokalnie. Na wszystko potrzebne jest przyzwolenie. Piotr Żochowski. Ja tylko może taką trochę przypomnę pewien szczegół, w jaki sposób, do jakich metod się FSB posuwa, żeby udowodnić komuś ekstremizm. Jeśli nie pomylę imienia i nazwiska, Jegor Żukow, tak? Tak, tak, tak. To był aktywista, który miał portal na Twitterze. Kanał na YouTubie też. Kanał na YouTubie. Został zatrzymany przy okazji udziału w manifestacji i w sumie można byłoby oczekiwać, że zostanie ukarany administracyjnie za udział w jakimś nielegalnym zgromadzeniu. Ale nie, w pewnym momencie pojawiają się zarzuty ekstremistyczne. Akt oskarżenia mówił o tym, że on wzywał do obalenia ustroju politycznego, konstytucyjnego państwa. Ale na jakiej podstawie? No cóż, tutaj zaprzęgnięto naukę o języku, żeby udowodnić tą wielką zbrodnię. Specjalista, językoznawca, zatrudniony przez, wynajęty przez FSB, poproszony jako konsultant, przeanalizował wpisy oskarżonego i stwierdził, że jeżeli on mówi, nie idźcie na wybory i protestujcie bez ograniczeń, w każdy sposób protestujcie, to znaczy, że jeśli w każdy sposób, to znaczy, że myśli o przemocy. I na tej podstawie dostał wyrok. Ja jeszcze dodam, bo sprawa Jegora Żukowa rzeczywiście jest absurdalna i obfituje w różne takie, no powiedziałoby się zabawne, gdyby to nie było dramatyczne szczegóły, ponieważ początkowo został zatrzymany na podstawie oskarżeń o wzniecanie zamieszek. Rzekomo zostały przedstawione nagrania, na których to rzekomo Jegor Żukow nawoływał młodych ludzi do pójścia i atakowania budynków rządowych w czasie demonstracji. Po czym się okazało, Jegora zatrzymano, po czym się okazało, że to była zupełnie inna osoba. Rozpoznano inną osobę na tym filmie, a Jegor Żukow wszedł gdzieś tam obok i również był na tym nagraniu, tylko że zupełnie w innym miejscu. No ale ponieważ Jegor Żukow już został zatrzymany, to też jest logika, też pokazuje specyfikę właśnie tego systemu, że ktoś, kto raz zostanie w te tryby wciągnięty, już nie ma takiej opcji, żeby został uniewinniony czy wypuszczony. Ponieważ już został zatrzymany Jegor Żukow, to zaczęto szukać czegoś innego. Zaczęto przyglądać właśnie jego blogi, jego wypowiedzi w internecie. No i znaleziono właśnie te wypowiedzi, które wielcy językoznawcy zinterpretowali jako rosyjska ekstremizm. Tradycja. Ostatecznie Jegor Żukow pod wpływem jednak, myślę, pewnego rezonansu społecznego nie dostał wyroku realnego. To jest 20-latek, to jest bardzo młody człowiek. Dostał wyrok 3 lata w zawieszeniu, no i dzisiaj ma też zakaz korzystania z internetu na kilka lat, więc to też jest dotkliwa kara. Ale dzisiaj Jegor Żukow szczęśliwie
jest na wolności, nawet prowadzi w Radiu Echo Moskwy audycje radiowe, gdzie zaprasza na przykład Władimira Żyrinowskiego czy Natalię Pokłońską. Także to taka trochę nieoczywiste postscriptum do tej sprawy. Wywołaliście temat internetu i tego, jak władza tam walczy z przejawami aktywności czy jakiegoś sprzeciwu. Internet siłą rzeczy, tutaj rozmawiamy o tym najmłodszym pokoleniu, tym, które działa publicznie, możemy je nazwać pokoleniem milenialsów. Dla nich wiadomo, internet jest podstawową formą komunikacji. Jak tutaj władza rosyjska działa? To ja zacznę znowu trochę od innej strony. Muszę spojrzeć na rolę internetu w polityce bezpieczeństwa Rosji. Rosja prowadzi wojnę, tego nie ukrywa, przede wszystkim w sieci. Internet jest narzędziem, czy raczej przestrzenią, w której prowadzi się działania. Jest polem walki. Działania wojenne, powiem dosłownie. Wiemy, jakim problemem jest wojna informacyjna, jakim problemem są ataki cybernetyczne. Ale z drugiej strony wiadomo, że internet jest nośnikiem informacji. I tutaj Jadwiga na pewno uzupełni mnie o wiele szczegółów. Polityka państwa jest wobec tak zwanej kontroli internetu, sprofilowana na wprowadzanie kolejnych ograniczeń w jego wykorzystaniu. W rezultacie to się kończy w ostatnich latach taką trochę anegdotycznym pomysłem stworzenia suwerennego internetu rosyjskiego, co jest de facto niemożliwe. Jedyną przewagą rosyjskiego internetu w kontakcie ze światem jest cyrylica, która jest niezrozumiała dla społeczeństw zachodnich. Ale nie odwrotnie, tamte społeczeństwo zna alfabet łaciński i języki. I tutaj oczywiście, jeżeli popatrzymy z naszej perspektywy, internet rosyjski dla nas zagrożeniem nie jest, bo już coraz mniej ludzi zna język rosyjski. Za to internet w Rosji jest zagrożeniem z perspektywy władz, dlatego że jest przekaźnikiem informacji z innych obszarów świata, kierujących się zupełnie innymi zasadami. Zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy są na sieciach społecznościowych, na których w łatwy sposób mogą się połączyć z ludźmi z innych krajów. I zaczęła się walka z wiatrakami, bo Rosja nie może sobie pozwolić na totalne odcięcie od sieci. Nie może się stać Koreą Północną ze względu na interesy gospodarcze, jakie robi na całym świecie. Nie może stać się państwem wyizolowanym. No ale trzeba próbować. Trzeba właśnie zniechęcać ludzi do korzystania. To tutaj właśnie mamy też, wspominaliśmy o tym, jak jest karane nieostrożność w wypowiedziach. Z drugiej strony próbuje się zastępować pewne produkty zachodnie w postaci komunikatorów, portali internetowych własnym produktem rosyjskim, co też ja nie wierzę, że się uda, bo atrakcyjność zawsze będzie trochę mniejsza, ale ta polityka jest konsekwentna. W to zaangażowanych w sposób administracyjny są angażowani operatorzy internetowi w Rosji, czyli jeżeli mamy ułatwić kontrolę, kto i jak się komunikuje przez sieć, no to kluczową rolę spełniają operatorzy internetowi i tutaj już służby położyły swoją opiekuńczą rękę na nich, przede wszystkim zobowiązując wręcz ich do współpracy online, tak, na bieżąco, bez zgody sądu. My możemy was czytać i słuchać, ten przekaz jest nagłaśniany. To też wpisuje się w tą politykę takiej może nie represyjności, ale oddziaływania na społeczeństwo, żeby z takim podprogowym apelem, lepiej bądźcie bierni, nic nie róbcie, będziecie wtedy żyli spokojni. I tutaj ja też podpiszę się, ja też chciałam poprzeć to, co powiedział Piotr, jeżeli chodzi o bierność. Jest trochę temat poboczny, ale to jest bardzo ważna rzecz, że władza nie tyle oczekuje od społeczeństwa gorącego popierania, czy jakiegoś manifestowania poparcia, czy miłości dla władzy. Wystarczy im bierność, wystarczy, żeby to społeczeństwo nie podejmowało aktywnych działań. I to najlepiej aktywnych opozycyjnych działań politycznych, ale również niezbyt mile widziany jest taki aktywizm, który gdzieś tam się pleni, który prędzej czy później może tego upolitycznienia doprowadzić, bo i tu łącząc to z internetem. Faktycznie internet dla społeczeństwa, ja już dawno temu napisałam, że internet to była taka proteza społeczeństwa obywatelskiego. 10 lat temu odegrał niesamowitą rolę w zastępowaniu nieistniejących w realu instytucji obywatelskich. W Rosji te instytucje faktycznie nie istnieją państwowe, tylko stał się takim katalizatorem, właśnie kanałem komunikacji, poszukiwania zwolenników, załatwiania różnych spraw, nagłaśniania, czasami nagłośnienie jakiegoś skandalu, czy nie wiem, jakiegoś represyjnego działania władz,
pomaga osobom poszkodowanym. Ja pracując w Rosji, kilka lat spędziłam w Rosji, od bardzo wielu działaczy politycznych z regionów, gdzieś tam z dalekich, prowincjonalnych miast słyszałam, czy pytając, czy pomaga im ten rozgłos, czy wręcz szkodzi w przypadku jakichś działań, czy kontakty z zachodnimi dyplomatami pomagają, czy szkodzą. Za każdym razem słyszałam, że pomagają, dlatego że ten rozgłos sprawia, że człowiek przestaje być anonimowy i może liczyć na jakieś wsparcie, przynajmniej zdalne. Czy działania władz są skuteczne, jeśli chodzi o internet i media społecznościowe? Czy rzeczywiście... Działania władz są bardzo częściowo skuteczne, dlatego że dla mnie, z mojej perspektywy, ja nie jestem specjalistką ani od kwestii technicznych internetu, ani od służb specjalnych, ale z mojej perspektywy to, co internet daje społeczeństwu, to jest o wiele więcej niż to, co władza jest w stanie, jak władza jest w stanie wykorzystać internet do kontroli pewnej prewencji czy represji wobec społeczeństwa. Owszem, te działania represyjne są. Iluś internautów, blogerów poniosło karę, w tym realne kary więzienia, ale to wcale nie sprawiło, że w internecie jest mniej krytyki władz, kpiny z władz. Właściwie ten proces idzie o wiele szybciej. Władze nie są w stanie nad całością zapanować i widać, że ten wydźwięk tych kar nie był na tyle silny, by kolejne pokolenia albo wręcz te same osoby zaprzestały pisania. Więc dzisiaj internet mamy pełen bardzo krytycznych wobec władz komunikatów. W mediach społecznościowych też pojawiają się nowi liderzy, nowe pokolenie. Tak, i tutaj możemy wymienić przykład Jurija Dudia jako chyba najbardziej znanego dzisiaj celebryty internetowego, który zyskał gigantyczną popularność i jest też bardzo bogatym człowiekiem, zawdzięczając to właśnie swojej pomysłowi na swoje takie dziennikarstwo związane z początkowo z celebrytami. I to jest bardzo ciekawe, że dzisiaj ten bardzo młody człowiek, bardzo młody dziennikarz zaczyna ewoluować w kierunku dokumentalisty, który porusza bardzo trudne, niewygodne tematy. Bo czy bardzo nośne tematy. Zaczął się zajmować takimi na początku celebryckimi tak, sprawami? Tak, zasłynął z wywiadów z celebrytami. Początkowo był dziennikarzem sportowym. Potem właśnie zyskał ogromną popularność prowadząc wywiady z celebrytami, czy to też przyciągało uwagę. To zapewniło mu sukces finansowy. Natomiast w ostatnich latach Dudź zaczyna sięgać po tematy trudne, po tematy cenzurowane dotychczas. Pierwszym jego takim dużym projektem był film Kołyma. Film tak naprawdę o represjach stalinowskich. Film o strachu, który panuje w Rosji. To był chyba taki główny, dzisiaj ciekawy wniosek z tego filmu, jak bardzo strach paraliżuje rozwój w Rosji, jak bardzo strachem są sparaliżowane pokolenie jeszcze rodziców Dudia czy dziadków, więc on nawoływał trochę poprzez ten film do zrzucenia tego strachu. Drugim filmem był film dokumentalny o Biesłanie, o akcie terroru w Biesłanie, podważający oficjalną wersję wydarzeń, pokazujący, jak bardzo państwo tam sprowokowało tak naprawdę szturm, który skutkował tak ogromną liczbą ofiar i tam głównym wnioskiem Dudia było to, że państwo ma za nic ofiary w ludziach, że państwo jest w stanie osiągać swoje cele bez wahania poświęcając życia ludzkie. To był bardzo mocny wniosek, który tam jedną z głównych wypowiadających się w tym filmie była Jelena Milaszyna, dziennikarka Nowej Gazety, taka można powiedzieć następczyni Anny Politkowskiej. To był mocny przekaz, który... I ostatnim filmem Dudia dokumentalnym jest film o HIV-ie w Rosji, o wirusie HIV, który... No, zastępuje, właściwie który jest, ma ogromny walor edukacyjny, który tłumaczy Rosjanom, czym jest ten wirus, jak się zabezpieczać, jak bardzo niegroźny jest dla otoczenia obcowanie z osobą chorą, osobą zakażoną wirusem HIV. I widzimy, jaki jest ogromny kontrast, jak władze mówią o pewnych chorobach, o profilaktyce, przy okazji na przykład koronawirusa i tego, jak informowały o nim media państwowe, gdzie po prostu powielano niby żartem, a tak naprawdę na poważnie powielano jakieś teorie spiskowe o koronawirusie, pokazywano niestworzone rzeczy. Tutaj w przypadku filmu Dudia o HIV-ie mamy bardzo taką rozsądną, spokojną, wyważoną narrację, bez uciekania się do jakichś brukowego takiego podejścia do tematu, sensacyjnego. Dudź wykonał ogromną pracę, której nie wykonały instytucje państwowe. I ponieważ jest popularną osobą, ponieważ jego przekaz jest bardzo taki prosty, no to nie jest intelektualny, jakiś wyrafinowany przekaz. Czasami pada tam bardzo dużo słów uznawanych za niecenzuralne, ale jest to taki bardzo bliski młodym osobom przekaz. I to sprawia, że te filmy są oglądane przez ogromną liczbę ludzi. Przechodzimy tutaj do tematu zagrożeń. Czy
tacy ludzie, youtuberzy, aktywiści tego rodzaju są zagrożeniem realnym w perspektywie służb rosyjskich i w perspektywie zagrożenia po prostu dla władzy? W perspektywie służb zawsze inaczej myślący będą zagrożeniem. To niestety jest sztampa i tutaj bez zmiany ustroju politycznego nie będzie większej zmiany. Ja się tylko zastanawiam nad jednym, bo jak tutaj z naszej rozmowy wychodzi też ciekawa sprawa, że władza reaguje różnorako, bardziej ostro, mniej ostro, bardziej zdecydowanie, mniej zdecydowanie. Każda sprawa, jakbyśmy ją wzięli pod lupę, dotyczy czegoś innego trochę, my to uogólniamy, że to się wiąże z tym, że ci ludzie po prostu nie akceptują obecnej rosyjskiej rzeczywistości politycznej przede wszystkim. Ale z drugiej strony reakcje władz są nierówne. To nie jest represyjność na dużą skalę. To jest represyjność, która jest jakby dozowana, przypominana, że system państwa jest sprawny, system państwa istnieje, my was obserwujemy, jesteście pod kontrolą, ale czy można mówić o eskalacji represyjności w Rosji? No to ja tutaj będę bardzo ostrożny. Ja tej takiej eskalacji, takiej typowego wprowadzania już terroru nie widzę. Za to rzeczywiście niektórzy ludzie mają nieszczęście dostać się w tryby władzy wykonawczej i zostać, tak jak ostatnio bohaterowie tego procesu, którego dzisiaj zaczęliśmy naszą rozmowę, no mieć już fatalne konsekwencje na całe życie. I taki sygnał jest bardzo przemawiający do przeciętnego człowieka, że jeżeli ja w sposób pozornie humorystyczny zacznę kpić z pana prezydenta, zacznę podważać wersję władz w niektórych sprawach, które są, one traktują jako informację wrażliwą. Ich wersja ma być obowiązująca, bo jej podważanie burzy porządek, tak, w ich mniemaniu. Mogę ponieść odpowiedzialność i to odpowiedzialność nie tyle bolesną, co już fatalną i tragiczną dla reszty mojego życia. Także tutaj ta presja, tu mówiłaś o tym, że ten youtuber przypomniał w Kołymie poczucie strachu panujące w poprzednich pokoleniach, strachu przed władzą. To jest to sławne rozmawianie w kuchni rosyjskie, że można było w kuchni, w domu, będąc w Rosji, z ludźmi porozmawiać, ale nigdzie indziej. To jest to, że ci ludzie zazwyczaj inaczej myśleli, mieli te poglądy krytyczne, ale system na tyle był opresyjny albo oferował tą opresję jako rzecz bardzo prawdopodobną, że to skutkowało biernością. I to uważam, ta tradycja w sumie, bo to sięgamy już, opisujemy już historię Rosji, tak przynajmniej XX wieku. I pewne procesy intelektualne, społeczne, procesy myślowe wręcz, sposób patrzenia na świat, opisujemy Rosjan, jak oni patrzą na świat, jaki jest ich katalog zachowań ostrożnych, a jaki jest nasz. To jest bardzo ciekawe dla socjologów, uważam, wyzwanie, bo w tym świecie społecznym działają służby, tak? I one, badając też społeczeństwo, bo nie ukrywajmy, służby robią własne badania socjologiczne, dobierają środki działania do ich wyników. Powiedziałabym jeszcze do tego, co powiedział Piotr, że w Rosji rzeczywiście ta bierność to jest siła władzy, bierność społeczna. I istniała zawsze jakaś grupka aktywnie działających, ale to była zawsze tak mała, wąska grupa, nigdy nie była w stanie osiągnąć tej masy krytycznej. No poza momentami, kiedy to było jakoś tam z góry stymulowane, jak w czasie perestrojki i pewna kula śnieżna powstała. Natomiast no dzisiaj też możemy powiedzieć, że jest ileś, nawet w internecie, rozmów, to jest bardzo, z jednej strony dosyć szeroki proces, z drugiej strony grupa aktywnie działających jest nadal bardzo wąska, a większość niezadowolonych jest bierna. I władze dbają o to, żeby ta bierna, niezbyt zadowolona większość taka bierna pozostała. Ja jeszcze wrócę do pytania, Tomku, twojego, czy ci milenialsi, czy youtuberzy są zagrożeniem dla władz. Oczywiście tutaj dysproporcja potencjałów jest gigantyczna. Władze są nieporównywalnie bardziej, mają instrumenty do zastraszenia, do ukarania tych ludzi. Z drugiej strony można powiedzieć, że milenialsi, tak bardzo upraszczając oczywiście te młodsze pokolenia, wygrywają w takim wyścigu
globalnym wyścigu konkurencyjnym, tak? Są bardziej otwarci, są bardziej kreatywni, bardziej wykształceni, myślą bardziej wolnościowo i jak zderzymy te dwie rzeczywistości, tak? Czyli rosyjski system władzy, który jest oparty na takim prymacie kontroli nad rozwojem, tak? Na kulcie siły i konfliktów, legitymizuje się właśnie poprzez konflikty, ekspansje zagraniczne, dławi konkurencję, no to ten system w takim ostatecznym rozrachunku sam załamie się pod własnym ciężarem, ulegnie jakiejś implozji, tak? A z kolei możemy powiedzieć, że dzisiaj nieporównywalnie słabsze wobec państwa grupy ludzi wykształconych, otwartych, zglobalizowanych, oni są skazani na sukces w tym sensie, że to oni chcieliby być, to oni mają zamknięte kanały awansu w Rosji, to jest co innego, to przyczynia się do ich frustracji, ale to oni w takim globalnym wyścigu rozwojowym wygrywają. Więc pytanie tylko, to jest kwestia czasu, jak długo to państwo się będzie stopniowo pogrążać w stagnacji. To, co widzimy, początek tego procesu dzisiaj, będzie w takim społecznym marazmie się pogrążać. I jak to się skończy? No, Związek Radziecki w tym się pogrążył, zapadł się pod własnym ciężarem, pod ciężarem wywoływanych przez siebie konfliktów, niewydolności gospodarczej i pewnego fermentu na obrzeżach. Tak? Zobaczymy, co będzie z Rosją. A jak patrząc z perspektywy szerszej wygląda poparcie dla obecnego reżimu politycznego w Rosji, w tym zwłaszcza wśród ludzi młodych? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo w Rosji widzimy dużą rozbieżność w zależności od ośrodka badania opinii i też w zależności od metodologii, którą się przyjmuje. I tak na przykład według sondażu Lewady, czyli instytucji niezależnej od władz, ale do której metodologii też są czasami jakieś zastrzeżenia, no ale mniejsza o to, według Lewady zaufanie dla prezydenta Putina, a dodajmy, że zaufanie to jest taka newralgiczna kategoria. To jest bardziej osobista kategoria niż na przykład aprobata. Czy się aprobuje czyjeś działań, czy nie. Zaufanie to już jest coś więcej. Więc w pytaniu o zaufanie, które zadaje Lewada, zaufanie dla Władimira Putina wyniosło ostatnio 35%. To jest spadek o 20 punktów procentowych w ciągu 2 lat. Więc to jest spory spadek. To jest pytanie otwarte, to też jest ważne, jak się zadaje pytanie. W pytaniu otwartym, komu ufasz? Putin dostaje 35%. Po nim jest Szojgu, który ma 19%, minister obrony, a po nim jest Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, który ma 17%. Natomiast jeszcze dodałabym, że tutaj państwo, z kolei można to skontrastować z państwowym ośrodkiem w CIOM, który w ostatnim czasie zmienił metodologię badania, ponieważ w wcześniej przyjętej metodologii, czy zadawaniu pytania otwartego, komu ufasz, zaufanie dla Władimira Putina spadło do 30%. I po publikowaniu tego przez jakiś czas, jak obserwowałam te sondaże, w CIOM nagle przestał publikować w ogóle to badanie i wprowadził zmianę metodologii, wprowadził pytanie zamknięte, czy ufasz Władimirowi Putinowi? I nagle z 30% skoczyło to do 70%. I tylko teraz właśnie ta druga metodologia jest publikowana. To jest w ogóle podstawowe pytanie, na ile ufamy tym sondażowniom. Ja mogę nawet powiedzieć tak trochę prześmiewczo, że równie dobrym sposobem badania nastrojów to było to, co ostatnio zrobił pewien bloger rosyjski, który powiesił w bloku, jednym z moskiewskich bloków w windzie, portret Putina. I nagrał na kamerę to, jak mieszkańcy wchodzili do tej windy, jaka była ich pierwsza reakcja na portret. Ogromny portret Putina na wprost, który był powieszony. No, z tego, co słuchałam jego wyjaśnień, no, tam około 100 osób nagrali, z czego wybrali, czego większość była oczywiście bierna i nic nie powiedziała. Natomiast ci, którzy cokolwiek powiedzieli, no to wyrażali się dosyć niecenzuralnie, były te reakcje bardzo krytyczne. No więc to jest, myślę, że tak samo skrajna metodologia, jak metodologia w ciągu. Możemy przyjąć jedno i drugie. Gdzieś pomiędzy nimi jest ta prawda. No, badania socjologiczne w Rosji są i ich analiza jest to wyzwanie rzeczywiście bardzo duże. To, co mi się przypomniało, że na przykład na pytania zazwyczaj skierowane do respondentów, jakim instytucjom państwowym ufasz, to jest duże zaufanie do sławnej triady. I to jest też pewien paradoks. Na pierwszym miejscu jest armia. Do niedawna był prezydent, a teraz spadł prezydenta na drugie wycofali, lub trzecie miejsce. To prawda, a potem mamy sektor bezpieczeństwa i cerkiew w różnych, powiedzmy, konfiguracjach. Prezydent został wycofany z tych badań. Ale najpierw spadł na drugie miejsce, a potem był wycofany. I w mojej optyce ja tego nie wiązałem z tuszowaniem, ponieważ są inne badania pokazujące spadanie sondaży, tylko raczej z koniecznością wypromowania sił zbrojnych. Pokazania, że siły zbrojne to jest ta opoka Rosji właściwie jako państwa.
Jest to siła, która jest wierna Rosji i cieszy się też sympatią społeczeństwa. Tak, ale powiedzmy też o najlepszym sondażu, jaki może być, czyli o wyborach samorządowych. Tam władza w dużych miastach, myślę, że możemy tak wyciągać taki wniosek, że w dużych miastach wśród młodych ludzi to poparcie jest mniejsze. No tak, zwłaszcza w Moskwie. I takim ciekawymi wyborami były poprzednie wybory samorządowe w Moskwie z 16 bodaj roku, gdzie władze wówczas jeszcze nie były przygotowane, jeszcze nie zdecydowały się wyciąć wszystkich niezależnych kandydatów, bo to były jakieś tam lokalne rady dzielnicowe, samorząd, więc to takie mało istotne wydawałoby się. W efekcie chyba 1/6 wszystkich mandatów została objęta w Moskwie przez opozycję, przez niezależnych kandydatów i w iluś radach mieli nawet przewagę. A to, no, taki jako anegdotę można przytoczyć, że w okręgu wyborczym, w którym głosuje sam Władimir Putin w Moskwie, 100% mandatów dostała partia Jabłoko, czyli opozycyjni kandydaci. To taka symboliczna przegrana władzy, ale... I co tu jeszcze warto dodać, że ci wszyscy samorządowcy, którzy w 16 roku weszli do tych rad, widzieliśmy jak przez kilka kolejnych lat oni trochę okrzepli w swojej działalności, ponieważ już mieli styczność z jakimś zarządzaniem na poziomie chociażby lokalnym, z rozporządzaniem jakimiś budżetami, z kontaktami, interakcją z władzami państwowymi, bronieniem pewnych lokalnych interesów. I widzimy, że dzisiaj mówimy już nie tylko o Nawalnym jako jedynym liderze politycznym, tylko że dorosła, okrzepła nowa generacja polityków samorządowych, którzy również wychodzą na protesty polityczne, którzy nauczyli się świetnie organizować pewne procesy i nawet są w stanie w wybranych przypadkach omijać te restrykcje, które władze piętrzą, co było widać też rok temu w tych wyborach w Moskwie do moskiewskiego parlamentu. Czy to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, te dane sondażowe, te wybory, też ta aktywność społeczna, która gdzieś zaczyna się pojawiać, czy możemy dzisiaj mówić o jakimkolwiek zagrożeniu realnym, czy pojawieniu się tego zagrożenia w najbliższej przyszłości dla systemu politycznego Rosji, dla prezydenta Putina? Nasza rozmowa była poświęcona dosyć specyficznemu problemowi, czyli w sumie niechęci grupy młodych ludzi, znaczy warstwy społecznej, tak? Młodych ludzi niechętnych władz. Ale nie zapominajmy, że istnieje też potencjał protestów społecznych na podłożu ekonomicznym. O tym nie mówiliśmy. To też jest zagrożenie dla systemu politycznego. No ja chcę przypomnieć, były takie sytuacje przecież w Rosji dosyć głośne, czyli strajki w zakładach opartych, w zakładach przemysłowych, na których oparte jest miasto, istnienie miasta, tak? I tutaj w momencie, kiedy na przykład sytuacja gospodarcza się pogorszy w Rosji, a może się pogorszyć, protesty o podłożu ekonomicznym mogą się nasilić. Więc mamy tutaj warstwę oczywiście dosyć ekskluzywną, bo ciągle pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy stanowią specyficzną grupę, nie możemy ich identyfikować z jakąś przeciętną społeczną rosyjską, raczej to są mieszkańcy wielkich miast i też są w miarę dobrze sytuowani finansowo. Nie walczą o byt, to nie jest protest społeczny wynikający z biedy. To jest raczej protest reagujący na biedę intelektualną oferującą przez system polityczny. Czy to grozi władzy? W perspektywie, tak jak mówiłem, służb, no ale oczywiście, że narastanie tego zagrożenia w oczach władzy może stanowić czynnik destabilizujący. Trochę zmieniając temat, ale muszę się posłużyć tym porównaniem, bo omawiając kiedyś zagadnienie wojny informacyjnej rosyjskiej, zawsze mówię, może prawdę banalną, ale konieczną, że to jest wojna o umysły. Tak samo tutaj ci młodzi ludzie zaczynają wojnę o własne umysły, mówiąc, nie, można myśleć o świecie inaczej. Nie tak, jak proponujecie. Ta droga, którą nam proponujecie, może jest czasami atrakcyjna, ale ona często wiąże się ze związaniem z waszym systemem, który nam nie odpowiada estetycznie, filozoficznie, intelektualnie. Chcemy żyć w innym świecie. I to jest niepokojące w momencie, kiedy państwo ma charakter autorytarny, nie bójmy się tego słowa i chce budować jakąś jedną wspólną ideologię państwową, jedną wspólną wizję historii, marginalizować prawo do wyrażania nie tyle sprzeciwu, co pokazywania alternatywnych dróg wyboru.
Partie społeczne rzeczywiście jest dla władz bardzo ważne, bo władze wolałyby sterować tym poparciem, podbijać je i osiągać swoje cele, niż uruchamiać jakieś szerokie represje, kiedy to poparcie bardzo mocno by spadło i działać całkowicie pod prąd społeczny. Więc dotychczas to się w miarę udawało, ale to, co Piotr wspomniał, czyli protest o podłożu ekonomicznym, podkosiło to poparcie, bo po wprowadzeniu reformy emerytalnej, czyli de facto wydłużeniu wieku emerytalnego, około 20 punktów procentowych, tak bardzo średnio uśredniając, poparcie Putina spadło i władze się zaniepokoiły i no, wystosowały cały pakiet takich populistycznych dosyć postulatów i projektów socjalnych, które mają zrekompensować, czy tam gdzieś dosypać pieniędzy do poszczególnych sfer. Drugą stroną tego protestu o podłożu ekonomicznym czy socjalnym jest fatalny stan instytucji, na przykład w służbie zdrowia. To jest rzeczywiście, jak popatrzymy zwłaszcza na regiony, na prowincje, to jest naprawdę zapaść. Ludzie tracą efektywny dostęp do pomocy medycznej, czasami nawet podstawowej, i zaczyna dochodzić do... Zaczynają się... No to jest wiele jednostkowych przypadków, może to nie są jakieś masowe, jeszcze masowa umieralność, ale po prostu ja co chwila czytam w internecie o przypadkach, kiedy karetka nie dojechała, kiedy ludzie umierają z powodu nieudzielenia pomocy, kiedy umierają na raka, dlatego że musieliby dojeżdżać powiedzmy 1000 kilometrów do specjalistycznej placówki. I tego jest bardzo dużo, kiedy w ramach tak zwanej optymalizacji służby zdrowia zamknięto bardzo wiele mniejszych placówek w mniejszych miastach i teraz niby w dużych miastach są większe placówki, ale dla ludzi mieszkających gdzieś dalej to jest równoznaczne z tym, że tej pomocy nie otrzymują. Zaczynają się plenić po prostu jakieś formy samoleczenia, takich jak chodzenie do znachorek, czy do jakichś szamanów, czy leczenie ziołami. No to już są skrajne formy, ale mam wrażenie, że służba zdrowia to tutaj też jest potencjalna taka wytykająca bomba zegarowa, jeżeli chodzi o państwo dobrobytu, które tutaj władze w swojej retoryce wykreowały. Temat protestów w Rosji, temat sytuacji politycznej na pewno będziemy śledzić w naszych przyszłych materiałach, zarówno na osw.waw.pl, jak i na naszych podcastach i kanale na YouTube. I właśnie polecam do zapoznawania się z tym, co już wcześniej przygotowaliśmy, zarówno na naszym kanale w formie krótszych komentarzy wideo, jak i tutaj w formie bardziej pogłębionych analiz podcastowych. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli Jadwiga Rogoża. Dziękuję bardzo. I Piotr Żochowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.